Witam, jest z nami Przemysław Bartkowiak, prezes i założyciel Revenue Ali. Witam. Ja nazywam się Konrad Mroczek, zajmuję się marketingiem IDG. Będziemy rozmawiali o prelekcji Przemka na konferencji Ad Standard 2013 i o wszystkich innych tematach, które są wokół, a jest ich niezmiernie dużo. Powiedz mi, Przemku, może na sam początek, co to jest programmatic buying? Konrad, programmatic buying, całkowicie nowa definicja, szczególnie na polskim rynku reklamy internetowej, w której zacząłem się specjalizować od parę lat temu. Programmatic buying jest szerokim pojęciem tego, co się dzieje z technologią, w technologii, w obszarze rynku reklamy internetowej. Czy to searchu, czy displaya, czy też w szczególności mobile advertising. Czyli następuje integracja. Co już tak, mówimy o wydatkach na online, zdefiniowanych jako użycie technologii do tego, żeby szybciej, efektywniej dotrzeć do ciebie, a najlepiej jeszcze być blisko twojej intencji zakupowej. Czyli co nam się wlicza? RTB, SEO? Wiesz co, praktycznie każda działalność w obszarze online'u, czy mobile'u, czy transakcyjności za pomocą tej technologii jest w obszarze tej definicji. Oczywiście dużo w Polsce się mówi o RTB, zaczęto mówić o RTB. Dwa lata temu miałem okazję na waszej konferencji być prelegentem i przedstawiać koncepcję tego, co się będzie działo z audience marketingiem w Polsce. Tytuł mojej prezentacji to był Aż poleje się krew. Czy ta krew się leje, to będę starał się powiedzieć wszystkim Państwu podczas mojej prezentacji. Natomiast oczywiście dzisiaj wszyscy zbroją się w audience marketingu, w RTB, ale są jeszcze pojęcia jak marketing automation, dynamic creative optimization, rzeczy związane z predykcją dotarcia do danej grupy odbiorców. Wszystko to w obszarze programmatic marketingu. Jednym słowem można powiedzieć, że sprzedaż reklamy zmierza w kierunku matematyzacji marketingu. Mam wrażenie, popraw mnie jeśli się mylę, że nie dość, że mamy zupełnie nową falę tematów. Właśnie marketing automation, mamy RTB, mamy najróżniejsze rodzaje optymalizacji, wiedza się pogłębia i zaczynają się tworzyć grupy specjalistów, grupy robocze, które dyskutują, a tu nagle mamy kolejną falę, wręcz tsunami nowej wiedzy, gdzie albo się odsuwamy znowuż technologicznie od świata, no albo znowuż jesteśmy o krok do przodu. Jak ty to widzisz? Tutaj w Polsce? Tak. Nie, niewątpliwie my jesteśmy za tym, co dzieje się szczególnie na rynku amerykańskim. Można powiedzieć, że dopiero teraz SEM przekroczył barierę, jak my to mówimy, dźwięku, czyli przekroczył wydatki, udział w displaya w Polsce. To się zdarzyło parę lat temu już w Stanach. Ten postęp technologiczny, który na rynku amerykańskim jest dzisiaj obecny, on oczywiście przychodzi do Polski. Polskie firmy, polscy wydawcy adoptują do swoich macierzystych spółek rozwiązania i technologie amerykańskie. Jest niewiele firm, które starają się wyjść poza rynek domestic market. To jest szczególnie ważne teraz tu w Polsce. No, my jesteśmy za dużym państwem, za dużym krajem, na to, żeby w odróżnieniu na przykład do Słoweńców, którzy mają mały kraj, muszą myśleć nie o domestic market, tylko od razu o rozwoju i wyjściu na świat, a przynajmniej na całą Europę. My mamy za duży biznes do zrobienia tutaj w Polsce, żeby myśleć od razu o wyjściu na worldwide'owe projekt. Oczywiście to idzie w parze z tym, że fundusze, takie jak w Stanach, finansujące praktycznie SIDA na poziomie kilku milionów dolarów, nie istnieją tutaj w Polsce i rzadko się zdarza, żeby ktoś chciał zainwestować 4 miliony złotych w pomysł. Świetny, dobry, mający możliwość osiągnięcia skali. No, u nas nasi polscy, szczególnie przedsiębiorcy, myślą o tym, żeby stworzyć w pierwszym roku biznes rentowny w Polsce, a później myśleć o rozwoju na świat.
To trochę rewolucyjne spojrzenie, szczerze mówiąc, bo niedawno tutaj właśnie siedział Andrzej Garapich, który mówił, że właśnie nie ma tej siły w tej części Europy, że my mamy zbyt dużo języków, zbyt dużo rozdrobnionych rynków, zbyt mało inwestycji lokalnych, żeby rzeczywiście coś przedsięwziąć, że grupy krajów, które mogą wyprodukować jeden produkt, a potem dystrybuować w regionie, są dużo silniejsze. A Polska jest takim, no jeszcze troszeczkę karzełkowatym tworem, jeśli chodzi o inwestycje, ekonomię. Szczególnie w nowe technologie, prawda? I tak. Szczególnie w nowe technologie na rynku reklamy online. No tak, ja widziałem wideo z Andrzejem, on wspominał o tych rynkach arabskich. Tam rzeczywiście jest duży fokus na to, żeby ten domestic market rozszerzać w regionie. Nie mają problemu z tu. Plus ropa. Plus pieniądze z ropy naftowej, tak. Oczywiście. Nie mają z tym problemu, bo lokalizacja językowa to dla nich nie stanowi problemu. Ja myślę, że to jest też trochę tak, że dzisiaj każdy, jeśli myśli o wyjściu poza domestic market, już robi projekt czy platformę stawia w języku angielskim. I to bariera językowa, myślę, że tu nie stanowi problemu. Bardziej stanowi problem to, co się dzieje. Jest dużo spółek i firm, które wychodzą w Słowenii czy w małych bałkańskich krajach poza, tylko dlatego, że mają za mały rynek, żeby robić biznes. I tam, jeśli ktoś chce się osiągnąć sukces, od razu trzeba stawiać projekt poza macierzystym globalnie rynkiem. A u nas w Polsce 2 miliardy złotych wydane w 2012 roku na reklamę display, bo to będzie ponad 2 miliardy, nie na display, tylko w ogóle na reklamę online, robi piekielną różnicę. To jest ogromna kwota. Zbliżamy się, no jeszcze daleko nam do wydatków telewizyjnych, ale niewątpliwie za 5 lat, jakbyśmy się tu spotkali w tym samym miejscu, to myślę, że w parze z tym idącym myśleniem o tym, o którym ja już 4 lata temu mówiłem, że musi nastąpić zmiana waluty w internecie. Dzisiaj walutą jest odsłona. No, czym jest odsłona? W jedną sekundę ja zmienię serwis, przejdę z gazety.pl na stronę Onetu czy na sportu.pl, już tej reklamy nie widzę. Dlatego wydawcy tradycyjni, którzy w dalszym ciągu wydaje mi się, że będą wydawać w internecie serwisy czy portale, muszą myśleć o rozwoju technologicznym. Tak robi na przykład Glam Media, która zainwestowała w szycie technologii, które będą sprzyjały i będą szły w parze z rozwojem reklam displayowych. No, Glam Media na tym żyje. Na drugim końcu tego kija jest na przykład Yahoo, który jest challengerem, przynajmniej tutaj w Europie technologicznym, challengeuje ten rynek, kupując kolejne firmy technologiczne, no ale dzisiaj ma 40 platform. I zrobienie projektu dla dużego marketera, worldwide'owego projektu, na wszystkich źródłach dostępnych w portfelu Yahoo, wymagałoby pewnie spięcia 20 platform technologicznych. Także no, trzeba gdzieś znaleźć złoty środek. Praktycznie nie. A jak to jest z tym przelicznikiem, o którym chwilę wcześniej rozmawialiśmy? Papier, display, mobile. Jak to się dzieje? Gdzie następuje pewna dewaluacja? Wszyscy w branży zdają sobie sprawę i zdawali sobie sprawę też parę lat temu, że konwersja złotówki czy dolara z tradycyjnych mediów, jakim był print, magazyny czy chociażby telewizja, do internetu odbywa się kosztem ceny. Ta konwersja była jak 1 do 4, czyli ktoś wydawał dolara w tradycyjnym medium, przepraszam, 1 do 4, teraz będzie wydawał 25 centów na online. Ta konwersja jeszcze ciekawsza jest w zestawieniu web-mobile. O tych pieniędzy żadna firma, nawet Facebook, nie odtwarza w stosunku 1 do 1. Jeśli ktoś wydaje teraz dolara na web, musi wydawać 20 centów na mobile, co oznacza, że
dolar wydawany 4-5 lat temu w tradycyjne media, dzisiaj obrazuje 5 centami w mobile. Oczywiście idzie to w parze z konsumpcją tych mediów, no ale to nie jest wprost proporcjonalne. No właśnie chciałem się zapytać, bo coś mi tu nie gra. Albo jest to kwestia chaosu na rynku, który jest spowodowany wielością rozwiązań technologicznych, powiedzmy pewną przepaścią technologiczną w pewnej części społeczeństwa, niemożnością zastosowania pewnych miar w stosunku do różnych platform. I zastanawiam się, gdzie to zmierza. Czy przypadkiem nie jest tak, że po pewnym czasie nastąpi konsolidacja i sposobów mierzenia, i technologii, i wrócimy do podobnej konwersji, jaka była wcześniej z papieru, tylko już zupełnie na nowych zasadach, a teraz mam taki tygiel, w którym to wszystko się gotuje i wszyscy próbują. I kto będzie pierwszy, kto pierwszy skonsoliduje rynek, kto pierwszy ustali system pomiaru, który większość będzie używała, ten wygra. Wygra. Konrad, ja na tak postawione pytanie odpowiem Ci w dwóch wariantach. W pierwszym zadając Ci pytanie. Jeśli dzisiaj byś miał 100 000 złotych, to i masz do wyboru albo stworzyć dziennik, nawet lokalny, z jakiego miasta pochodzisz? Jakiego? Warszawy. Z Warszawy, dobrze. Tak. To konkurujący z gazetą stołeczną tutaj w Warszawie, tak? Albo masz te pieniądze zainwestować w serwis lokalny, to w co zainwestujesz? Abstrahując od tego, co się dzieje z dzisiaj. Popełniłbym grzech, gdybym powiedział, że chciałbym wydrukować papier. Natomiast... Właśnie, ale dlaczego? Bo rynek reklamy spada? Po pierwsze bym przeanalizował, jaki produkt, do kogo. Są produkty, które jednak wymagają tego, że papier nadal w pewnych bardzo ograniczonych warunkach, w postaci specjalnych raportów wydawanych na wysokiej jakości papierze, zwróconych do bardzo wąskich grup, ma się bardzo dobrze. Słuchaj, a ja wiem, tylko... Oczywiście online to jest wzrastająca ścieżka, tylko to są ludzie młodzi, to są ludzie zainteresowani technologią, to jest też konwersja na mobile, to jest też kwestia użycia odpowiednich technik optymalizacji. Oczywiście to jest coś, co też mnie kręci. To jest fajne, to jest sexy i bym to wybrał. Tylko nie chciałbym mówić o ogólnikach, prawda? Dobrze, a ja włożę swoje słowa w twoją odpowiedź. Prawda jest taka, że bariera wejścia na rynek printu, wydawania czegokolwiek jest przeogromna. To samo wydawania magazynów czy jakiegokolwiek innego produktów w tradycyjnych mediach. Natomiast bariera wejścia do tego, żeby zrobić biznes w internecie, czy po staremu wydawać content lokalny, jednocząc twoją lokalną społeczność z osiedla, do tego, żeby tworzyła ten content, jest praktycznie żadna. Trzeba mieć kilkadziesiąt albo 100 000 złotych, żeby zainwestować. I o wiele większy nakład pracy, żeby to robić. I zasoby. Dużo większe masz zasoby, które z jednej strony mogą cię nic nie kosztować, albo kosztować relatywnie 10-krotnie czy 50-krotnie mniej niż wydawcę lokalnej gazety na tym rynku. Także jest mnóstwo przedsiębiorców, które po staremu zaczęli robić biznes w internecie, zaczęli wydawać content. I to jest wynik tego. Oczywiście idzie to w parze z konsumpcją tego medium, ale to jest wynik tego, że te ceny i uzyski z jednego użytkownika, czy uzyski z jednego egzemplarza, czy jednej strony reklamowej dramatycznie spadły. Także odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Bariera wejścia w stworzenie tego biznesu. Tworząc bloga, ciekawego bloga, jesteś w stanie zaangażować użytkowników i zarabiać na przykład z AdTaili. Tak? Takiej szansy byś nie miał i nie będziesz miał na rynku wydawania jakościowego kontentu w mediach tradycyjnych. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, myślę,
że jest tak, że te wszystkie technologie, które właśnie wkraczają z impetem do Polski, które już rewolucjonizują świat, szczególnie w Ameryce, na przykład jedna z sieci reklamowych, jedna z większych, Federated Media, i jej szef ogłosiło, widząc, że 40% pochodzi z programmatic buyingu, ogłosiło, że 80% zespołu direct salesowego likwiduje, tak? I pytanie jest, co będzie z setkami osób zatrudnionych teraz u polskich wydawców, szczególnie w portalach. Każdy biznes w internecie ma strukturę taką, że albo ma przychody z reklam, albo od użytkowników, a najlepiej i to, i to. I to jest pytanie o to, co będzie efektywniejsze. Skoro szef Federated Media mówi, że efektywniejsze jest postawienie na technologię, no to ja się pytam, co będzie za chwilę? Czy maszyny zaczną za nas myśleć i kupować dotarcie? Może być też tak, że wszystkie osoby, które odejdą ze sprzedaży papieru czy displeju, takiego tradycyjnego, staną się ekspertami, oczywiście po dokształceniu, od programmatic buying i zacznie być... Być może, tylko o ich będzie musiało być mniej. Potrzeba na rynku, tak. Ich będzie relatywnie mniej, no bo technologia rewolucjonizuje, tak? I to rzeczywiście w bardzo szybkim tempie się dzieje. Natomiast to, co bym chciał jeszcze dodać do naszej dyskusji, to jest druga strona tego medalu, bo programmatic buying to jest jedno, a pojawia się sformułowanie native advertising. I teraz, co to jest native advertising? No, parę tygodni temu szef New York Timesa ogłosił, że stawiają w zespole R&D, rekrutują 10 osób, które mają bronić tradycyjnego banera. Tak, widząc, co się dzieje w Ameryce na w audience marketingu szczególnie, czy w automatic marketing automation, stwierdzili, że trzeba stworzyć przeciwwagę i zacząć tworzyć projekty, które muszą być spersonalizowane, stworzyć standardy reklam, które będą spersonalizowane pod klientów. Jednym z ich pomysłów było streaming na rektanglu konferencji, którą sponsorowało GE. I to jest zespół 10-osobowy to save banner ads. No, nie pomyślałbyś, że wydawcy tradycyjni zaczną myśleć o tym, żeby powoływać zespoły deweloperskie do tego, żeby pokazywać to, co się w displeju na pewno sprawdza, czyli i performance marketing, i szczególnie brand, budowanie brandingu online. Tak szczerze mówiąc, to gdyby brać pod uwagę koszty produkcji interaktywnej, gdybyśmy mieli zawsze tworzyć landingi, zawsze tworzyć microsite'y, zawsze mieli tworzyć aplikacje do kontaktu z użytkownikami, zawsze do tego, jeszcze do tego zatrudnić zespół, który ogarnie rozmowę, interakcję w socjalach z czytelnikami czy użytkownikami, no to rzeczywiście wydaje się wcale nie jakimś zwariowanym pomysłem tworzenie zespołu, który optymalizuje jedną ścieżkę, która jest tak naprawdę mocno sformatowana, bo możemy, bo jeżeli robimy transmisję wideo przez banner, no to jest rich media. A rich media już są bardzo rozwinięte i mają swoje standardy przecież VAB. Możemy je stosować, możemy je zautomatyzować, co jest też fajne i bardzo mało rozwinięte. A z drugiej strony słyszymy wszędzie o RTB, o efektywności rich media, o efektywności rich media na mobilu, co jest rzeczą jeszcze nieodkrytą, chociaż też wszyscy o tym mówią. No, ale pozostaje nadal zasięg, pozostaje nam ilość osób, która tak rzeczywiście korzysta z tego mobila, no bo też z Arturem Zawadzkim rozmawialiśmy, że istnieje ta czarna dziura mobilowa, że wszyscy mobile, smartfony, a tutaj 85% osób używających smartfona tylko naciska zielony guzik, żeby się połączyć telefonicznie. Jeszcze, tak? Ale to oczywiście, znowu, każdy prowadzący biznes w internecie i myślący o tym, żeby myśleć o tym mobilu, który dzisiaj praktycznie w Polsce nie istnieje, bo IAB ostatnio publikowało dane. Dokładnie. No to jeśli mówimy o wymiarze takim tradycyjnym,
mobile advertisingu, to praktycznie on w Polsce nie istnieje, bo to jest poniżej 1%. Prawda. Tak, wielka ściema, że mobile... Kwestia błędu statystycznego. Oczywiście można myśleć o advertisingu w mobilu w kontekście aplikacji, tylko dzisiaj to jest tworzenie aplikacji i bardziej biznes B2C, czyli czerpanie zysków z App Store'a i z pobierania płatnych tych aplikacji, a nie z reklamy w tychże aplikacjach. Oczywiście są już technologie, które idą w parze z tym i mam nadzieję, że będzie taka spółka w Polsce, która wymyśli też technologię do tego, żeby dobrze monetyzować reklamowo ruch na aplikacjach. Będzie nawet taka spółka prezentowała swoją prezentację na AdStandard. To dobrze, nie wiem. Szkoda, że to nie moja spółka będzie to prezentowała, ale może już niedługo. Natomiast wracając do jednego ze swoich stwierdzeń o landing page'ach. My jesteśmy po pierwszym case dynamicznego budowania landing page'u. Mamy system w swoim portfelu, który dynamicznie buduje kreację. Dynamicznie, czyli w stosunku do preferencji odbiorcy? Tak, jesteśmy w stanie dzisiaj już się zintegrować z dostawcami data i optymalizować kreację pod dane profile. Natomiast nie o tym chciałbym powiedzieć. Case, który jesteśmy właśnie zrobiliśmy, dotyczy dynamicznego budowania landing page'a. Wyobraź sobie system, który generuje setki tysięcy kreacji i wybiera te, które najbardziej odpowiadają na zadane zadanie. Już możliwe. Natomiast i oczywiście optymalizacja w postaci zwiększania CTR-u, czy zwiększania konwersji na sprzedaż jest możliwa. Natomiast my dzisiaj mamy w systemie możliwość dynamicznego budowania landing page'a. Co znaczy, że jeśli ty kliknąłeś na kreację z Toyotą Yaris pokazaną z przodu, to landing page dokładnie tak samo się odwzorowuje, czyli 1:1. Jeśli CTR na tych kreacjach by wychodził 100%, a 7000 wersji kreacji maszyna by była w stanie wytworzyć, to 7000 landing page'u powstanie i 7000 stron sprzedających produkt. I tu pytanie jest, no, nie będzie już potrzeby, żeby rzesze ludzi siedzących w agencjach interaktywnych szyły te landing page'u. One same dynamicznie będą się budowały. Ale jakaś podstawa do tych landing page'ów musi być. Baza będzie, tak. No, ale to jeden, trzeba napisać treść. Jeden człowiek, jeden creative manager wymyśli, co powinno być w linii kreatywnej, bazowej na landing page'u, natomiast kreacja, key visual benefit, który powodował, że kliknąłeś w banner, zostanie 1:1 ściągnięta przez maszynę do landing page'a. Czyli raport mniejszości, prawda? Tom Cruise przechodzący obok witryny sklepowej, która do niego mówi, słuchaj, mamy dla ciebie najnowszy rodzaj majtek, kwiatki, które lubisz. To też oczywiście. Wchodzimy znowu w obszar programmatic buying, bo te wszystkie systemy, które dynamicznie dopasowują się do grupy osób i tak zwane inteligentne reklamy, to jest nic więcej niż tylko programmatic buying. To są algorytmy, które powodują, że większość głosuje, Konrad, za ciebie i ta większość wygrywa. Jeśli ty masz zainteresowanie, oczywiście można optymalizować ten proces w rozróżnieniu na grupy i ta sama kreacja będzie inaczej optymalizowana dla grupy kobiet, a inaczej dla mężczyzn. Wyjdą dwie różne kreacje tego samego produktu i to jest normalne. I też na kilku wydawcach kilka różnych zestawów optymalnych. Natomiast to, co ważne, to, co robią też wydawcy tradycyjni, czyli mówienie o tym podejściu projektowym do reklamy online, szyciu projektów pod potrzeby marketera i klienta, tego maszyny moim zdaniem nie zastąpią. To będzie dalej istotne, ale pewnie bardzo drogie i nie tyle osób będzie musiało być angażowanych w tworzenie tych projektów. Mam pytanie jeszcze o środowisko, w którym to wszystko się odbywa, bo rozumiem, że dostarczycie technologię programmatic buying, która będzie integrowała wszystkie najnowsze rozwiązania, a potem to musi zostać osadzone na platformie. I mamy najróżniejsze sieci reklamowe oferowane na rynku. Czy one nie będą musiały się zintegrować i dostosować do tej działalności wydawcy, którzy będą musieli też zaakceptować i ewentualnie poczynić jakieś inwestycje
w ogromne platformy, które posiadają. Już to się dzieje. Nie wiem, czy kogoś będziesz tu miał na tej kanapie za chwilę z polskich sieci reklamowych, ale tak. Wszyscy zarządzający polskimi sieciami reklamowymi, może już też nie polskimi, bo te sieci reklamowe praktycznie są... Goldbach. Praktycznie większość tych sieci nie jest... Tak. Z polskimi inwestorami i one już dawno zrozumiały, że sieci horyzontalne się zaraz skończą i wyprą je sieci związane z audience'em, tak, czyli audience'owe networki. I oczywiście pytanie jest, czy te sieci mają technologię dzisiaj swoją własną do tego, żeby być przed konkurentami, czy też będą adoptowały technologię za granicę? Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Będą adoptowały za granicę, bo dzisiaj nie ma sensu wyważać już otwartych drzwi. Tak, oczywiście ta technologia kosztuje, ona jest piekielnie droga. Relatywnie polski rynek online nie jest w stanie pozwolić sobie na najlepsze technologie już dzisiaj, tak żeby wszystkie sieci miały najlepsze technologie. Natomiast dużym zagrożeniem oczywiście dla tego myślenia jest pan Google, który już... Zagrożeniem. No to 2 lata temu główna oś prezentacji, aż poleje się krew, szła w kierunku pokazania wydawcom, że ten, kto ma dostęp do data, a wydawcy taki dostęp mają, tak, bo wiedzą, czy wczoraj przeglądałeś na którymś z serwisów ogłoszeniowych swój ulubiony samochód? Tak. Tak? Czy to używany, czy sprawdzałeś na stronie u dealera, czy jest promocja wyprzedaż 2012 roku? Oczywiście te systemy to wiedzą, że tam byłeś. I są w stanie zgrupować takich jak ty, Konrad, w jeden worek i powiedzieć Mercedesowi, nie wiem jaki twój ulubiony samochód, ale powiedzieć marketerowi twojej ulubionej marki, mam 500 000 użytkowników, którzy w ostatnich 30 dniach byli zainteresowani tą marką. Okej, okay, no a co z wydawcami, którzy przechodzą po prostu na cookie? I jakby, no bo mamy Analytics, który jest 100 razy lepszy od każdego następnego systemu zliczającego i analizującego wszelkie dane, prawda? Ale jak to się ma do... Ja rozumiem twój punkt widzenia, że Google zagraża. Podał narzędzie kosztujące miliony. I kolejne za chwilę będzie też lanczował na rynku polskim. I to takie maszyny, które moim zdaniem też znowu będą zrewolucjonizują podejście nie tylko innych wydawców, ale przede wszystkim marketerów. I to jest oczywiście, no jest Google i długo, długo nic. Ale poza Googlem jest jeszcze świat na robienie biznesu. Zawsze można być followersem Google'a, jeśli to jest w Polsce jest w ogóle Yandex, możliwe. Jest Yandex, Netsprint, jest tak. Socjale, jest, Facebook jest. No, każdy plus, zarobi. No, nikt Google'a nie pobije. Natomiast znowu, trzeba... Chyba, że Chiny się postawią, prawda? Wiesz, już w cloud advertisingu my wszyscy patrzymy na zachodnią część od nas półkuli na świecie. Natomiast ta wschodnia część, szczególnie Hindusi. Nie wiem, czy wiesz, że w cloud advertisingu prym wiodą technologie dewelopowane w Indiach. O tym się dużo nie mówi. To pewnie znowu będzie zrewolucjonizuje świat i Google tam będzie i będzie na pewno jak nie pierwszy to w top 3. Natomiast już jest przede wszystkim. Natomiast to, co się dzieje, szczególnie na rynku reklamy mobilnej przy wsparciu R&D Google'a, to zobaczcie sobie Państwo, jakie typy reklam mobilowej dzisiaj w sieci Google można zobaczyć. No, ja będę o tym mówił, starał się pokazywać takie przykłady na konferencji. Świetnie. Ja bym chciał zadać pewne pytanie, które mi się wydaje dosyć skomplikowanym i trudnym zagadnieniem, no bo mamy to, co już przed chwilą też jakby krótko zaczepiłem. Mamy aplikacje,
które są jakby zupełnie podlegają innym zasadom, inaczej się rozprzestrzeniają, inaczej są wykorzystywane i na innych zasadach. Mamy wideo i mamy jeszcze dodatkowo socjale, których nie można pominąć, a są to ekosystemy zamknięte. Tak jak Facebook, który nawet w pełni nie dopuszcza SEO do naszego Google'a, aczkolwiek to się zmienia. Czy programmatic advertising wejdzie też w te pola, czy będziemy mieli także ograniczenie z tej strony? Wiesz co, w Facebooku już to się dzieje, tak? Już można kupić w ich sieci sprofilowane reklamy i dotrzeć odpowiednio w punkt. No i dzisiaj jak sobie pomyślimy, kto ma dostęp do data, no to są dwie kluczowe w myśleniu o tym, jak budować profile, dwie kluczowe kwestie. Demografia i intencja zakupu, przepraszam, trzy. I content, w którym ty się obracasz, tak? Czyli kontekst, czyli dopasowanie, zachowania, tak. Czyli cała behawioralka. No, jeśli zapytamy, zadam ci pytanie, kto jest dzisiaj w Polsce największym dostawcą demografii? Ja podpowiem ci, są dwie firmy. Jest Facebook, a drugi? No, Google? Google NK. Też, tylko... A w zakresie socjali, tak. Tak. Oni dzielą rynek. Między siebie. Aczkolwiek to współużytkowanie jest też wysokie. Współużytkowanie wysokie, w niektórych obszarach NK jest, w grupach jest lepsza, no szczególnie w tych młodszych niż może Facebook. Natomiast demografia, dostęp do kontekstowości, czyli behawioralka, tu prym wiodą wydawcy głównych portali, budowanie jakościowego profilu będzie najbardziej istotną rzeczą w rozwoju RTB i audience buyingu w Polsce. I trzecia rzecz, o której musimy wspomnieć, to jest intencja zakupu. No, tutaj piorunujące możliwości, ogromne możliwości ma grupa Allegro, która jest bardzo bliska transakcji. Cały obszar połączenia socialu z commerce'em, czyli social commerce jest w tym punkcie bardzo istotny. Tym bardziej, że został ogromny zastrzyk inwestycyjny, prawda, na Spers. Dokładnie. No, gdzieś te pieniądze muszą być, odnaleźć się na tym rynku i na innych rynkach. No i każdy marketer marzy o tym, żeby być blisko intencji zakupu. Samochodów nie zmienia się tak jak inne rzeczy, ubrania czy cokolwiek innego, co jest dobrem szybko zbywalnym. Tak, i także nie można ich grupowo kupować. Jeszcze. Myślę, że jeszcze. Już były tak? Właśnie eksperymenty z grupowym kupowaniem samochodów. Okazało się, że każdy, kto partycypował, chciał mieć innego koloru siedzenia. Chciał mieć inne kołpaki. Może OFU nie było 50%, także pewnie wtedy by nie było problemu. Oczywiście trochę się śmiejąc, ta sfera związana z transakcyjnością to jest moim zdaniem dzisiaj bardziej intratne zajęcie niż myślenie o wideo. Oczywiście wideo będzie dynamicznie i lawinowo rosło, tylko póki standard reklamy, szczególnie w Polsce, ale i też w Ameryce i na zachodzie Europy, będzie taki, że przed 1,5-minutowym contentem będziemy dostawali 30-sekundowy spot, no to nie ma szans, żeby ten kanał diametralnie się zmienił. Tak? Jeśli standardem będą 7-sekundowe spoty i pewnie za chwilę to 3-4 lata, marketerzy dojdą do przekonania, że trzeba zrobić 7-sekundowy spot po to tylko, żeby dać szansę obejrzenia temu użytkownikowi 1,5-minutowego materiału. A tworzenie wersji wideo czy materiałów newsów powyżej 1,5 minuty kompletnie nie ma sensu, no bo akceptowalność każdej sekundy dłużej poza ten standard 1,5-minutowy, sami wiecie, tworzycie dużo materiału, kontentu wideo. No, przypuszczam, że w tym momencie zostało jakieś 5% osób, które rozpoczęło oglądać dziękuję, to wideo. Dziękuję tym wszystkim 5%, którzy raczą jeszcze nas oglądać. Ale tak się dzieje. I to jest oczywiście związane z tym, że za chwilę, może 5 lat, już to się zaczyna dziać, szczególnie w Stanach, za chwilę powstanie nowa waluta. Dzisiaj walutą w polskim internecie jest odsłona. Tak?
pewnie w szybkim czasie ta odsłona, waluta z odsłony zamieni się na czas. Na czas kontaktu, szczególnie z reklamą, nie spędzania na stronie wydawcy. To czy bardzo ciekawy temat. W socialu, tylko no, to już niedaleka droga jest, żeby pomyśleć o tym, że prawie 4 miliardy złotych zostaje w Polsce wydatkowane na reklamę telewizyjną. Tam walutą jest GRPs. W online jest 2 miliardy, gdzie walutą jest odsłona, która szybko niknie i ginie. Niewiele trzeba czasu, żeby znaleźć sposób, żeby GRPsy zamienić na sekundy kontaktów w online. Jest taka inicjatywa. To cyfryzacja przychodzi. Już w Stanach. Ona ma nazwę 3MS i to jest Making Measurement Make Sense. I tam jest sformułowanie, oni idą w tym kierunku, żeby pokazać, że te banery, które są wyświetlane, niekoniecznie tak samo oddziaływują na percepcję użytkownika. I powstaje sformułowanie viability, czyli widoczność. Ja znowu w moim myśleniu i przewidywaniu będzie tak, że ta inicjatywa przekuje się do stworzenia nowego standardu, nowej waluty. Żeby czas kontaktu z reklamą był istotny w kontekście ceny, jaką wydawca czy projekt internetowy pobiera z tytułu emisji reklam. Szczególnie jeśli wielcy dołączą do tego i będą rzeczywiście. Oni już tam są. To jest pod egidą IAB i oni widzą, że ci wielcy, którzy setki milionów dolarów inwestują w tworzenie kontentu, muszą o ten kontent dbać. Czyli muszą pokazywać, że ich reklamy, czy te wszystkie projekty związane z native advertisingiem, z native marketingiem, są lepsze w efektywności budowania brandingu online niż sekundowe wypalenie banera, jeszcze sprzedane w modelu performance'owym. Czyli to jest ten trend, który w najbliższych, i to mnie dziwi, bo jedna rzecz, skracają nam się wszelkie okresy, to etap życia produktu, prawda? Mówisz o odległych terminach jak 3-5 lat. To jest, dla internetu to jest ten. To w głowie się nie mieści. Tutaj widzimy przecież co 3 miesiące, kiedy robimy kolejne konferencje, czy to dotyczące mobile'a, czy reklamy, czy e-commerce, czy podsumowujemy rynek na 2K, 11, 12, 13, powstaje ogromna część segmentów, o których wcześniej nie mówiliśmy, albo w których zmieniło się po prostu wszystko. Konrad, i brutalnie zapytam, i co z tego? Jak to się przekłada na... Jak tutaj mówić o okresie 3-5-letnim? Dobrze. Kiedy była ostatnia... Kiedy była konferencja, na której miałem okazję pokazywać, aż poleje się krew? Dokładnie 2 lata temu, 2011 rok, bodajże to był 3 marca, a możemy to sprawdzić, 2 lata temu. To jest 2 lata, ja mówię o perspektywie 3-4-letniej, czyli dołóż jeszcze rok. Wtedy 2 lata temu mówiłem, że liczyłem na to, angażując swoje myślenie w tym, że jest biznes, który szybko może być skalowalny. Ile jest firm, polskich firm, które poszły tym trendem i zaczęły budować technologię, którą teraz w konkurencji do tych technologii amerykańskich mogłyby sprzedawać na tym rynku dużo taniej? Rosną jak grzyby po deszczu, ale... Mówię tu o RTB na przykład. Że teraz każda szanująca się agencja reklamowa musi mówić swoim klientom o RTB, tak, prawda? Czy jakaś agencja reklamowa stworzyła technologię i zainwestowała 2 lata temu po to tylko, żeby mieć własną maszynę tu dzisiaj? Tu akurat sobie przypominam. Czy jest jakiś wydawca, który to zrobił? Czy jest jakiś w ogóle podmiot, który wyszedł z... Nie mówię jednostkowo, ale szeroko przynajmniej czyli do 4 jako grochem o ścianę możemy mówić, natomiast ludzie czekają, ja mówię, co się będzie działo i dopiero wejdą, jak już coś będzie... Nie, to moja teoria jest taka, że 2 lata to rzeczywiście, biorąc pod uwagę geometryczny rozwój technologii w internecie, to jest długa perspektywa. 4 lata tym bardziej, czy 3 lata też tym bardziej. Natomiast 2 lata temu mówiliśmy o tym, że RTB zaczyna rewolucjonizować już wtedy, to były dane, ja pokazywałem dane z 2010 roku, tam 15% displaya szło w modelu audience targeting. Zapytam,
postrzelajmy sobie. Jak myślisz w 2012 roku, czyli dwa lata po tej prezentacji, jak polski rynek RTB wyglądał? Rozwija się, że tak dobrze, powiem. Od zera rzeczywiście dynamicznie się rozwija, ale dzisiaj ja bym powiedział tak, dzisiaj takiego pure RTB nie ma w Polsce, aha, bo jest mało kampanii zasilanych profilami. Są kampanie kupowane automatycznie w ad exchange'ach, nawet może jakiś niewielki promil jest kupowanych, aha, w czasie rzeczywistym, czyli real-time biddingu, mhm. Natomiast cała reszta to jest przepalanie remnant inventory. Nie ma dzisiaj rynku RTB zasilanego jakościowymi profilami. Kiedy to się zdarzy? Nie wiem, mam nadzieję, będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie. Pionierzy RTB deklarowali, że będą w stanie rozliczać się w modelu CPA, co upadło. Wiesz co, z tego co wiem, niektóre kampanie akurat w tym modelu odbywają się, natomiast dzieje się to tylko i wyłącznie za sprawą optymalizacji, czyli kupowania częściowo ruchu po to tylko, żeby na koniec dnia pokazać ten efekt. Próbkuje się budżet na danej grupie po to tylko, żeby eliminować grupę, która nie trafiła do tego worka. I tam są modele CPA też. Ale to jest znowu śladowa rzecz. Ja myślę, że tutaj możemy sobie już zakończyć naszą rozmowę. Tak, bo już 1% pewnie zostało z nami. 1,5% zostało na sam koniec. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i do zobaczenia na konferencji. Dziękuję.